Siema! Witam! Spartiatix! Reklama! Siema widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Emeba, a ja już pokazuję co i jak dla wszystkich, ale od razu też powiem, kodziku już nie ma Spartiatix 3, także jak coś kupujesz ze stronki i chcesz wspomóc mnie, to żeby wiedzieli, że jesteś ode mnie, kup przez link pierwszy w opisie. Jak kupisz przez to, to będą wiedzieli po prostu, że jesteś ode mnie, że ja ci poleciłem stronkę i wiesz o co chodzi. Będzie się dalej wszystko kręcić tak jak trzeba. A no, ja już pokazuję co jak, także przechodzimy na Enebę. Pyk, także jesteśmy na Enebie i teraz tak, więc wejdź sobie, wpisz LOL, Enter i masz rzeczy do Ligi Legend różne. Ale tutaj też od razu powiem, że jak masz jakąś gierkę na oku już, którą chcesz kupić, to po prostu wpisz jej tytuł tutaj, wyskoczy ci. Powinna być bardzo tanio, dużo taniej niż na Steamie, także jeżeli masz ochotę, wejdź sobie na Enebę przez link najlepiej i poszukaj tej gierki, a ja pokażę ci akurat jak jest Back to School, to Back to Gaming. Mega sus, spoko to. Tutaj widziałem fajne giereczki, są dostępne różne, dość tanio. Te giereczki są. Tutaj najlepiej sam sobie widzu przejrzyj. O, to będziemy grali na streamie. 20 zł. Zarąbiście. 88% taniej. To jest chyba cena porównana do Steama chyba, bo to nie jest cena jakby przed tą promocją na Enebie. Ale ja tu widziałem gierkę Dragon Ball Xenoverse. O, i to jest gierka. Kojarzę tą grę. Ona już chyba parę lat ma, ale tam dla fanów Dragon Balla zawsze git. Chociaż to też jest dużo taniej. Obydwie te gry są sporo taniej, ale zobaczymy ile taniej jest ten Dragon Ball. Dragon Ball... 160 zł na Steamie, także masz ile taniej? Tu masz za 35 zł, a tu masz za 160, także 125 zł taniej na S, na szybko. Jeszcze zobaczę może tego Shadow of War. Shadow of War... Ile tego? 160 na Steamie? Co ty pieprzysz? 161 zł, a 200 zł Deluxe, a tu jest jaka wersja? Definitive Edition. Pytanie, czy to jest ta Deluxe, czy nie. Ale chyba nie, nie jestem pewny, także najlepiej... Tu nie ma napisane nic takiego, ale to jest raczej ta zwykła, tak mi się wydaje. Także tak bym obstawiał. I ona kosztuje 19,73, no to... 140 zł taniej, także co widzowie. Wejdźcie sobie, przejrzyjcie wszystko, poszukajcie na pewno waszą gierkę, którą chcecie kupić, tu znajdziecie. Dużo taniej, jak coś, jak możecie, to przez link kupujcie. W sensie wejdźcie przez link i dopiero potem kupcie, będą wiedzieć, że jesteście ode mnie. I tyle widzu, dzięki, serce dla ciebie i oglądaj sobie dalej widzu, siema. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Jak pierwszy dzień w szkole? Właśnie dobre pytanie. Pooglądałbym coś o szkole. Typu wiesz, jaki zeszyt, czy pisać ołówkiem, czy piórem. Mój Back to School 2022, wyprawka szóstoklasistki. Tu masz Back to School. Stare piosenki. Piosenki dla starszego pokolenia. A poka, czy coś znam. Piosenki dla 50-60. Super, super muzyka i piękne piosenki. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Kochani, dużo zdrówka. Pozdrawiam serdecznie z Calgary. Cudowne melodie z moich lat. Bardzo dziękuję. Bożena Wiktoria Pogonowska Pokwap. A ona się. Witam. Komu nie odpowiada ta muzyka, te klimaty? Po prostu niech nie słucha, a nie krytykuje. Oglądamy to. Hej, hej, gatunerka, super, że jesteście dzisiaj. Moje Back to School. Słuchajcie, rzeczy do szkoły. A ona chodzi jeszcze do szkoły? Dzięki, Misiek. Nie oglądaj Lenki Stary Parchu. Ale masz jakiś problem do Lenki? Masz jakiś problem do Lenki? W Biedronce, w Caesarze, w... i w Adidasie. I zaraz zobaczycie, co udało mi się upolować. A tutaj mam palmę. Jeszcze jestem od wakacji, żeby... Palma to i odbiła, ty. W tylu sklepach robić zakupy do szkoły? Co jest w dupa? Okej, zaczynamy od zeszytów. Pierwszy zeszyt jest od biologii, taki miętowym. Kupiłam go w Empiku. Jak biologii? W szóstej klasie była biologia? W podstawówce jest biologia, a nie przyroda?
Nie pamiętam już, wiesz, że jestem stary. Więc zobaczcie, tak się prezentuje pierwsza strona do biologii. Fajne grzyby. Mi się podoba, zjadłbym, jest fajna. Żeby umrzeć. Okay. Kolejny zeszyt jest od polskiego, go kupiłam właśnie w Żartuję przecież. Nie, powiedziałem, że to w GTA bym zrobił, w GTA bym to zjadł. Do historii. O, historia, fajny przedmiot. Pierwsza strona. Mieczek, korona, fajnie. Znaczki z Naruto. Nie, to flipendo. Jaki najlepszy przedmiot w szkole widzowie? Dla mnie tak, historia. Historia i luj. On jest do techniki. Tak się prezentuje pierwszy. Technika to co to za przedmiot, bo nie pamiętam. Tam się kanapki robiło na lekcjach, coś takiego? Kupiłam go. Od religii jaki zeszyt, to pieprzony. A to jest pierwsza strona. Lena jaka? Parch? A teraz zeszyt od geografii. Jest biały ze złotymi dodatkami. Zobacz, jak one się tak pięknie mienią. Do czego pięknie to? To wygląda. I tak się prezentuje. Pierwsza A, strona do geografii. Stuję z angielskiego to ja mistrzem byłem. Pierwsza strona. Też jest taka bardzo fajna. Czemu samolot? Kojarzy się za... A, bo to z Anglią. Właśnie z Anglią. Dziwne. Jakby inny. Dobra, bobana znowu dostanę. To ty wymień wszystkich Henryków? Henryk pierwszy, Henryk drugi, Henryk trzeci, Henryk czwarty, Henryk piąty, Henryk szósty, Henryk siódmy, Henryk ósmy. I co? Szmaciarzu? Nik, można go tak nazwać. I po prostu tutaj zapisuję sobie różne na przykład właśnie. Piękny umysł! Tak dalej. Mój zeszyt wszędzie kółko i krzyżyki grane z kolegami, u mnie też. Na marginesy to całe zapieprzone jakimiś ludzikami, jakimiś gierkami, jakimś gównem. Wiadomo, czy jeszcze jakimiś falusami. Wiesz, to w szkole się różne rzeczy rysowało, tak? Cyce jakieś. Wiesz, o co chodzi? Cześć, do czego to jest? Jak zeszyt do informatyki? Do informatyki nie było zeszytu. Kiedyś, widać się pozmieniało. Informatyki, tak się prezentuje pierwsza strona. Ile taki zeszyt chodzi, ty? Zdyszkę jest za jeden? Kupiłam go też w kredce. A tutaj zapomniałam powiedzieć, że kupiłam go w Biedronce. Kalkulator, nice. Matematyka. O, teraz zeszyt do nut. I bardzo ładny, bardzo w ogóle. To była ostatnia sztuka i kupiłam go w kredce. Dominują tu kolory pastelowe, które uwielbiam. I teraz przechodzimy do dalszej części filmu. Udało mi się kupić w Biedronce. Takie tureckie. Jak wyglądają, mają takie. Tureckie ołówki, fajne. Ale po co? Jest taka nakładka metalowa. Po co? Gumka ma zapach kebaba. Czemu to w ogóle ma 5000 dislajków? Za to? Czekaj, ty pokazujesz odklejonym widzom, jak ołówek pisze? Ups. Są naprawdę super, bardzo fajnie się nimi pisze. Ołówek? No i są prześliczne. Okay. Ale czekaj. Tym razem takie malutkie. I po co tyle itemów do szkoły? Myślę, że zakończać ma inny napis i inną. Zara. Nominkę, tutaj jest najsik, zaraz. Okejka, dobra, okejka. Kasztan. Ma taką zdziwioną minkę. Fajne teksty, kasztan. Mocny tekst. Zobaczcie, kasztan w dupę. A tutaj jest malebek. Ale dziwnie ten mazak rysuje. To mazaki ze stówę kosztowały. Kto tego używa? One teraz na filmiku. To są drogie. Po pierwsze widać się oko, że drogie, a po drugie jeszcze metalowe opakowanie. Ile to kosztuje? Ile to chodzi? Chłopie, ciszy... Słuchaj, ja wiem, że mówię jak typowy stary, ale ciśniesz to w kąt po pierwszym tygodniu pieprzonej szkoły i to siedzi kurzyć gówno. Ja jestem już typowym starym, ale taka jest prawda, no. Jak słucham tej Lenki, to nam człowiek zaprogramowany robot do robienia się na starych. Ona ma 1,5 miliona subów. Ona nie chodzi już do szkoły raczej. Są to kawie z tymi farbami. Próbuję się takie, o, tutaj. Strasznie dużo gówno do tej szkoły, Boże. Jakie drogie jest posiadanie dziecka w Polsce, jeżeli to wszystko jest niezbędne do szkoły w dzisiejszych czasach. Ja pierdzielę, w dupie! To ja się nie dziwię, że Polska się wyludnia, chłopie! Wyobraź sobie 1 września wykładać 5 koła na dziecko, bo idzie do szkoły darmowej! Porypało kogoś tej Polsce pieprzonej? Pieprzę w dupę tą edukację, wypieprzam z kraju! Iluj!
Już chyba dobry ten trik ze zmazywaniem zeszytów jest. Teraz już to rozumiem. Napis never look back, czyli nigdy nie patrz wstecz, czyli nigdy nie patrz w przeszłość. I to jest naprawdę super tekst, trzeba żyć teraźniejszością. O, kolejny piórnik. To jest. A jaką ty masz przeszłość? Ty masz 8 lat! W tupę! Ty nawet nie pamiętasz przyszłości. Nie no, ile się ma lat, jak się jest w szóstej podstawówce? Przesadziłem teraz. Nie wiem, ile się ma wtedy, 12? Temperówka, patrzcie. Mega zestawik. Temperówka z długopisem. Najlepszy zestaw. Czy to naprawdę wiesz, że ona to wszystko użyje? Pewnie będzie używać jeden długopis, kilka zeszytów, a te farby za 300 będą na biurko do kolejnego roku. Ja mówiłem przed chwilą. Co roku nowe rzeczy, a stare do wywalenia. Taki jest świat. Kiedyś z pradziada na dziada, z dziada na ojca, z ojca na syna przechodziły jedne gacie. Rozumiesz? Jak do trumny ładowałeś starego, to mógł gacie zdejmować, żeby teraz ty nosić mógł. A teraz zobacz, co roku nowe w dupę te same rzeczy kupujesz. Z Levisa i ma przepiękne kolory. Za ile chodzi? Beżowo-czarny. Przed smoczych monet. Dobra, to jest reklama na stówę butów. Tylko czemu nie jest oznaczona ta reklama? Mega sus. Lęka idzie siedzieć, kara. Przesada. Odklejony filmik od polskiej rzeczywistości w dupę. Nie da się. Dla kogo jest ten film? A potem wiesz, dymy są na chacie, że dziecko chce 500 nowych itemów do szkoły, mimo że ma. Ale musimy obejrzeć jakiś normalniejszy back to school. Ona tyle rzeczy bierze, a ja w trzeci liceum brałem jeden długopis, nawet piórnika. Ale czemu, bo ona szósta podstawówkę chodzi. Ja w trzeci liceum też nie chodziłem nawet do szkoły, ale... W szóstej podstawówce chodziłem, ale nie miałem aż tylu itemów, serio. Popieprzone to jest. Jaki smartfon dla ucznia? To ten to już w ogóle. Co to w dupę jest za film? Co to jest jaki smartfon dla ucznia? W dupę jakikolwiek, co za różnica? Teraz już nawet te budżetowe telefony są wystarczające. Te takie wiecie. Nawet za 8 stówek już. To już jest taki, że da się normalnie żyć. Kiedyś za 800 zł smartfon to był gówno pieprzony, ale teraz to już wiesz. Za 300 jest. To już chyba przesada. Ale jak taki znajdziesz, to git. O, misia i ja. Nie, nie, nie. A, bo dobra. Cześć kochani, dzisiaj na razie mam back to school, ale najpierw musimy iść na zakupy do Lidla. Zobaczmy, bo ten plecak jest fajny. Który ci się podoba? Ten jest fajny. Chodź, idziemy do środka, zobaczymy, co mają ciekawego. Ale co wy piszecie w dupę, opanujcie się. Myślę, że wszystko kupimy do Ty widziałeś to? Co jest? Są tych koksów. Wszystko kupimy do szkoły. Widziałaś? Zobacz, jakie fajne skarpetki Lidla. Fajne, ale super wzorki. To bierzemy. Super są. A jakie masz? Ile te skarpety piździ? W czym są fajne skarpety Lidla? Ja pierdzielę, kogoś popieprzyło w tym świecie zapieprzonym. Co to w dupę jest za radość, że masz skarpety Lidla? Ja pierdzielę. Nie wyrobię, przysięgam. Co się w dupę dzieje? Zobacz, jaki ten ładny zeszyt. Super. A tu są jakieś takie duże. Ten też ci się przyda. No to ile potrzebujesz? Wow. Koniec gadania, pokazuję wam. Zobaczcie, jakie to są fajne skarpetki. One są ekstra, a zobaczcie te wzory. Kolorowe i różnorodne. Ja wybieram te z napisem Lidla. Ciekawe, jakie tata wybierze. Mamo, przecież dla taty mamy cały zestaw tych skarpetek. Co macie dla mnie fajnego? Tato, zobaczcie skarpetki. Ale bajer. Skąd je macie? No z Lidla, jak robiłyśmy zakupy na Back to School. Nie. Ja pierdziele, Boże. Super dziecku, wartości przekazują rodzice w wieku 14 lat. Córka się tak sprzedaje, że aż skarpety Lidla mówi, że są fajne. Fajnie, OnlyFansa założy chyba za rok. Super, super. Kupisz? Od niej OnlyFans? Kupisz? Ja pierdziele, co za pieprzone gówno. Rozumiem, w Lidlu się da różne fajne rzeczy kupić, ale żeby reklamować skarpety Lidla, ja pierdzielę, co to w dupę jest? Czym są fajne skarpety Lidla w dupę? Nie rozumiem tej reklamy. Które są dla mnie? Dla ciebie są te trzy pary. To może przymierzysz, czy ci pasują? To ja przymierzę te. Świetnie, te same wybrałam. Czyli macie podobny gust. Oni gadają jak NPC ci z Obliviona. To niech to dajdzie się
musimy mieć skarpetki, a my nagramy Back to School. Jasne. Co się dzieje? Rodzina w dupę Simsu. Co się w dupę dzieje, ty? No poważnie, co się odpieprza? Rzeszy, ty to podstawa, a jeszcze ładnie prowadzone. Już wam pokazuję. Popatrzcie, ten rzut jest morą mi się... Co to za radość mieć zeszyt? W sensie, dobra, ja widzę to tak. Jak masz zeszyt Lidla, to prawdopodobnie albo nie chciałeś wydać więcej, bo te były najtańsze, albo ci w dupę nie stać. A nie się jeszcze tym chwalisz gównem pieprzonym. Co to za radość mieć w dupę zeszyt Lidla? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ale ten też jest super. W czym? Tu ma logo Lidla na środku. Co jest? Ej, serio, oglądamy film z jakiejś alternatywnej rzeczywistości. To co? Jak Simsy to blokujemy drzwi i wywołujemy pożarka. Co ty piszesz? Dobra, a oznaczona jest reklama? Czy idziesz siedzieć? Oni tryhardują z tymi zeszytami, a ja miałem na okładce napisane historia, a w środku matematyka. Chłopie, patrz to, ja miałem taki zeszyt. W trzeciej gimnazjum, ale nie znajdę. To mniej więcej tak wyglądało, bo był akurat na promocji w Tesco za chyba 60 groszy. Super zeszyt do gimnazjum. Chłopie, wypieprzona na te zeszyty. Nie rozumiem tego filmu. W sensie, ile musieli siana wypłacić, żeby ona takie coś tak ostro reklamowała, tak chamsko. Oblivion Lidl mod. Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na pierwszy i nie... Ona jest starsza, nie? Ile ma lat? Nie wiem, czy nie jedyny, bo więcej nie mam w planach. 18! Odcinek z serii Back to School, także... Oglądamy. Tak, sposobem mogę, żeby tutaj jeszcze taki krzyżyk sobie zrobić. Tutaj wiecie, będzie ładniej. Ale skin, na co ten skin? I on kosztuje dyszkę, więc jakby... Wow. To dychę kosztuje? Taniej niż zeszyt? No, jeszcze zastanawiam się na... Dyszka za skina tanio, to taniej niż lolu. Ale to... Ona tylko te zeszyty kupiła? Zakupowy Back to School. W sumie normalne. Wszystko w jednym, nie będę tego jakoś rozdzielać. Ta jest nieodklejona. Bo nie ma sensu, ona jest normalna. Kupiła po prostu zeszyty do szkoły. To tylko te dzieci takie 12-10-letnie są odklejone. Bo mają 1,5 miliona subów i nie wiedzą, co to jest życie w Polsce. Taka prawda. Crazy spodnie różowe. Będę mi chodzić do szkoły, serio. Myślę, że się odważę. Nie będę chodziła cały czas biały, czarny ciuchy, tylko wreszcie założę sobie bardziej. Odważy się, czy nie, widzowie? Za kamerą mi przeszkadza. W każdym razie takie za 3 dyszki w Sinseju. Naprawdę, Sinsej, dziękuję. Te koło wybył za 13 reszty. Drogie te zeszyty, ale ona i tak jest najnormalniejsza z tego dzisiejszego zestawienia. Ona ma 18 lat. To szkoła średnia? Ja nie pamiętam, jak w pierwszej liceum było. Wiecie, to było 55 lat temu. Mam na myśli 55 lat temu przed naszą erą. O to mi chodzi, o ten rok. Ta jest starsza. Szukamy teraz starszych, widzowie. Już nie chcę młodszych. Typu 12 lat. Teraz 16. 7 zł taki duży zeszyt to chyba normalna cena. To ona w ogóle nie jest odklejona. Tu tam na zapas. No ona jest najnormalniejsza. To było takie bardzo klasyczne, ale są takie trochę szczoty i czasem taką szczotę fajnie sobie przykleić na oko do takiego bardziej imprezowego looku, ale ja najczęściej po prostu przecinam je na pół. Jedną połówkę daję na jeden kącik, drugą na drugi i wtedy mam takie bardziej... Ja jest jeszcze tak w szkołach, że jak jakieś dziewczyny się pomalują bardziej, taki mocniejszy makijaż, to nauczyciel ma ten, robi dramę? Bo jak ja pamiętam, chyba w trzeciej gimnazjum coś takiego było, że się dziewczyny pomalowały i taką aferę typiara od chemii zrobiła. Ja pierdzielę, nie wiem czemu. Serio, porypane to było. Ale ciekawe ogólnie, że ludzi tak ciekawej te Back to School, nie? Teczka kosztowała 9 zł, nie wiem czemu. Od jakiejś matmy zwykłej. Tu jest w sensie, no po co to tak ludzie... Znaczy na poważnie ludzie to serio oglądają takie rzeczy? Czy wszyscy to oglądają tak jak my, żeby wyśmieć odklejonych ludzi? Im dalej w edukacji, tym bardziej może być pieprzone. Tak raczej to działa u większości ludzi. U mnie tak działo, u widzów na czacie widzę też. Więc no. Rzeczy, które chciałabym wiedzieć przed liceum. O, a to ciekawe, zobaczmy. Back to School takie bardziej z przemyśleniami, to jest ciekawsze.
ostatni film. Czemu Back to School tylko baby robią? A oglądałbyś spoconego chłopa, co ma 16 lat, trądzik na mordzie i tłuste włosy? Nie. Nie oglądałbyś tego, jak wypakowuje zeszyty i stare kanapki z plecaka. Takich ludzi to się ogląda, jak w gry grają. Że siedzi typ, gra w LOLa, nie myje się 7 tydzień i jest fajnie, wiesz o co chodzi. A baba jak wypakowuje z torebki zeszyty, no to wiadomo, że u baby oglądasz, tak? No normalne, tak? Tak działa świat. Tłumaczę ci właśnie mechanikę świata. Ile ona ma lat? Zaczynam dość popularną, nie wiem czy wam znaną, serię Back to School. Długo zastanawiałam się, czy ją nagrać. Czemu 23? Przestańcie obrażać, my w dupę chamy. Jestem już rok po maturze, więc będę mówić jakoś o taka. To ma 20? Przestańcie pisać te głupoty w dupę. Ja generalnie nie chodziłam jakoś specjalnie dużo do liceum, bo w pierwszej klasie były strajki, a w połowie drugiej klasy tak naprawdę zaczęła się pandemia i zostaliśmy zamknięci w domu, więc to jakie... mieć inną perspektywę od innych, bo za dużo się tam nie nachodziłam. To co nam to da? Uważam, że liceum to był najlepszy okres mojego... To rzeczy, które chciałabym wiedzieć przed liceum. Chciałabym mieć lepszy internet. Żeby nie rozłączało klasy. To o to chyba chodzi w tym filmie. Życia, ale przeżyłam też swoje, więc zaraz wszystko wam opowiem. Od razu mówię, że byłam na profilu matematyczno-geograficzno-angielskim, czyli to oczekiwałam, że sobie poradzę na rozszerzenie z matematyki, ale tak nie było. Tutaj mam podstawę, tutaj mamy rozszerzenie. Dla mnie to było ogromna różnica. No jest duży przeskok, to prawda. Od człowieka i tak dalej. I jak już wspominałam, byłam w tym... Jest gigantyczny przeskok. Liceum, pierwsza i według mnie najważniejsza porada, czyli nie bój się być sobą i nie udawaj nikogo, żeby podpasować się do grupy. Może u pierwszej klasy udawałam kogoś innego, kim nie jestem. Taka party girl, a mi to w ogóle nie dawało jakiegoś fanu i bardzo mnie stresowały takie duże grupy osób w jednym miejscu, w ogóle imprezy, ludzie, których nie znam. Sama nie wiedziałam, co robić, szczególnie, że nikogo nie znałam, więc miałam taką czystą kartę i uznałam, że dobra, będę kogoś udawać, żeby znaleźć tych znajomych i pewnie kiedy zacznę udawać, to ktoś mnie polubi i ja się też otworzę, ale tak nie było, bo nie byłam szczera sama ze sobą, ale po jakimś czasie... Ja do liceum chodziłem z kolegami z gimnazjum, to nie miałem takiego problemu. Wypieprzyłem na nowych ludzi i luj. Dawanie stało się dla mnie bardzo szkoła. Nie masz przyjaciół, Krewin? Masz nas, widzę. Masz serduszko. Szt. Nie ma co się podpasowywać do innych ludzi tylko po to, żeby ktoś cię polubił, bo ludzi jest mnóstwo, czy to w szkole, czy poza szkołą, czy na świecie, jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo. Nie każdy musi... No to prawda, wypieprzyłem na ludzi w szkole, ja też miałem. Ale... I nie mam z nikim kontaktu z liceum. Kogo nie poznałem przed liceum. Wiesz o co chodzi? Czy to dlatego nie wychodzę z domu? Nie, nie wychodzę z domu, bo lubię się... Ja lubię siedzieć na chacie. Kumasz to? Ja lubię po prostu siedzieć na chacie. Jest fajnie. I to nawet nie muszą być osoby z twojej klasy, bo życie też się toczy poza szkołą, więc nie bój się nawet zagadać na przerwie czy na jakimś obozie integracyjnym. Bycie takim biernym i siedzenie cicho. A nie, no na takich... Ale nie, poczekaj. Ona mówi o tych wyjazdach takich w pierwszej liceum, tak? Ja w liceum nie miałem wyjazdów ogólnie, bo nasza wychowawczyni, mieliśmy z nią dramę przez 2 lata, bo 2 lata była wychowawczyni od drugiej klasy i non stop były dymy z nią, non stop i za karę, żeby tupę wbić szpilę, to jak były jakieś wyjazdy, ona udawała, że nie wiedziała, że było coś organizowane i nasza klasa nigdy nie jechała. Planujcie sobie całą naukę. Nie zapomnijcie w ciągu całego tygodnia znaleźć czas na przyjemności. Bo jesteśmy młodzi, trzeba korzystać. Ja czasu na naukę nie znajdowałem. A ona mówi, żeby znaleźć czas na przyjemności. Ja tylko czas na przyjemności miałem w liceum. I da się połączyć. Nie wiem, czy to ludzie mogą wywierać na was dużą presję, ale no skończyłem jako brudas w internecie, ale się dobrze się czuję chociaż. Dobra, ale ona dobrze ogólnie tu gada. No. Nie ma co pieprzyć. Ogarnięta ona jest, także git. Co musisz wiedzieć przed liceum? O! Daria Grula. Ile mam lat? 18, dobra. To mogę oglądać. Hej besties. Jako, że zaczyna się właśnie nowy rok szkolny, to mam jakieś triki, co robić, czego nie robić, żeby mieć jak najlepszy czas w szkole. Nie chodzić. Dzięki, koniec filmu. Nie ma znajomych, z którymi nie mają nic wspólnego, więc po prostu nie zgubcie swojej tożsamości. Pamiętaj, skąd jesteś, ziomek, pieprzy 60. Ziomek, pamiętaj. Gadasz jak ten, jak tam chłopie? Jak tam chłopie? Stałeś już? Każdy też chce się z kimś zaprzyjaźnić, więc jeżeli wyciągniecie do kogoś rękę, nie będziecie uznawani za dziwnych, nie wyjdzie to jakoś niezręcznie i jest... No ma to sens. Się to nowo przyjaźnią.
Jakiś, ma to sens. Powiem, że poradziłabym wam, żebyście skupili się bardziej na ogóle, czyli na maturze i na tym, co was pasjonuje. Wybierzcie sobie te kilka przedmiotów, nad którymi faktycznie będziecie się starać, w które włożycie 100% swoich starań, które po prostu będziecie cisnąć, tak żeby właśnie dobrze zdać tą maturę, żeby mieć swoje takie mocne strony. Ma to jakiś sens. Ja poszedłem do klasy maturalnej z kolegami. Nie wiedziałem, co się dzieje nawet. Ale w sumie to bardziej WORF. Prace domowe. Nie zrobić, ale polecam bardzo robienie pracy domowej w kawiarni. Z wielu powodów. Po pierwsze, jeżeli pójdziecie do takiej kawiarni, zrobicie sobie kawę, herbatkę, nie wiem, czy. Jakby mi było stać w tupę na kawę. Skąd ja mam wziąć 15 zł na kawę? Pierwszej pieprzonej liceum i jeszcze ciastko do tego. Ja pierdzielę w dupę. Ja za 30 zł to miałem miesiąc do przeżycia. Aż 30. Nie, możecie iść do parku na ławkę, do nie wiem, jakiegoś waszej cioci, wujka, bo zauważyłam, że... Ja pamiętam, do cioci chodziłem, ale to na Cartoon Network. Nie wyszło odrabianie lekcji. Z jakimiś fatalnymi rzeczami i żeby potem skutki były opłakane, bo tak może być. Szkoła naprawdę potęguje problemy psychiczne młodych ludzi, takie są fakty. Nie pomaga w żadnym stopniu. Raz na jakiś czas weźcie sobie dzień wolny. Nie, miałem jakoś lekko przez szkołę przeszedłem. Nie pamiętam, żebym miał jakieś problemy psychiczne w szkole. Właśnie nawet ja jestem trochę, wiesz, nie wiem, czy to jest nietypowe, czy co. Dużo ludzi mówi, że jakieś problemy z głową przez szkołę, ale ja nie pamiętam. Wiesz, ja miałem tak, że do szkoły chodziłem z kolegami i miałem wypieprzone. Mieliśmy swój świat. Wiesz, o co chodzi? 8 godzinek leciało szybko. A dużo ludzi opowiada, że masz problemy psychiczne, ale ja nie wiem, czy to nie są ci, co tak zapieprzają, siedzą w pierwszej ławce, wszystko robią, żeby mieć piątkę na koniec każdego przedmiotu. Może oni mają te problemy. Ja byłem trójkowym uczniem, czasami czwórkę miałem. A w dupę miałem wypieprzone na te oceny. To może jest taktyka, żeby nie mieć problemów z głową przez pieprzoną podstawówkę, gimnazjum i liceum. No dobra, dwójki też miałem, bez przesady. Bo ja nie kumam tego, może miałem farta po prostu, jako nieliczny z ludzi w Polsce. Ale no nie pamiętam, żebym miał jakieś problemy. Do szkoły chodziłem, to nie bałem się, że mi ktoś wpieprzy na przerwie, bo nie miałem problemów z nikim. Nie bałem się, że nauczyciele mnie będą cisnąć, bo miałem w miarę dobre relacje, tylko z jedną nauczycielką złe, ale to omijałem te lekcje potem, w liceum. Jak ty kogoś biłeś na przerwach, to co się dziwisz? Nie no, nie napieprzałem się. Czy zależy, no wiesz, ktoś... Ja bym tego biciem się nie nazwał, no. Jak ja chodziłem do gimnazjum, to był boom na MMA wtedy i wszyscy chcieli to trenować. No więc raczej takie sparingi były, niż bicie się z ludźmi. Nie byli w podstawówce i gimnazjum, a w technikum w ogóle, potężna zmiana na plus. No jak kogoś, jakby się znęcałem na kimś w szkole, to jest inna sprawa, to może mieć problemy. Ale to nie są związane problemy ze szkołą, tylko jakby z uczniami, którzy tam są. Ona chyba ma na myśli jakby, że masz... problemy z głową przez, nie wiem, naukę czy coś takiego, czy nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ty chyba, żeby życie miało sens, trzeba mieć ciągłą messę. Trzeba mieć ciągłą messę, żeby chillować bombę. Jak chillujesz, to nie masz problemu z niczym. WSA taki uczeń, co go gnębię, ma chociaż szansę. Nie no, co ty piszesz? Boże. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!